powiedzieć mi, jak wygląda sprawa z numerologią odnośnie właśnie łączenia się ludzi w parę, tworzenia wspólnego ogniska domowego? Jak to wygląda i czy rzeczywiście w momencie, kiedy szukamy partnera na życie, czy jest sens jakby sprawdzania numerologicznie, jak ta osoba wibruje razem z nami? Moim zdaniem jest. Co nie znaczy, tak jak mówiłem, te liczby, tak prawda, 1, 2, 3, one tak jakby idą sinusoidą, to znaczy one się zmieniają jedna przy drugiej. Tak. Więc tak jakby ogólną wskazówką jest, że jeżeli te nasze liczby są jedna po drugiej, tak jak na przykład moja mama jest 4 z 31, mój tata jest 5 z 32, 4 i 5. To są wysoko niekompatybilne wibracje. Jedna obok drugiego, 5 z 6, 6 z 7 i tak dalej, i tak dalej. To są wysoko niekompatybilne wibracje i tam mniej możemy oczekiwać zgody, harmonii i tego rodzaju jakości. Bardziej możemy oczekiwać walki, ale to dla niektórych może być atrakcyjne, ponieważ mogą być na przykład, może to się wiązać na przykład z napięciem seksualnym. To znaczy, jeżeli dwie osoby są zupełnie inne od siebie i się cały czas trą, to może to być dla niektórych atrakcyjne. W związku z czym ja nie mówię, żeby w takie związki w ogóle nie wchodzić. To nie o to mi, broń Boże, chodzi. Ale chodzi mi o to, które wibracje są między sobą bardziej zgodne i bardziej harmonijnie ze sobą współgrają. Czyli tam, gdzie jest mniej, powiedzmy, tarcia. Tak. I poza tym wtedy, jeżeli też te pewne cele życiowe są podobne. Na przykład dwójka dosyć dobrze się dogaduje z 4 i z 8. Bo to są, te wibracje mają wspólnie to, że dla nich dosyć istotny jest świat materialny. Czyli można powiedzieć, że dwójka, czy tak samo ta 11? Może być 11. Z 4 i 8? Może być 11. Ale tutaj mówimy raczej o drodze, ważne jest tutaj, żeby powiedzieć, że tu mówimy już o drodze życia. No tak, to dosyć istotne. Tak, że tu niech, bo mamy 4 te wibracje, które już sobie policzyliśmy, prawda? Tak. I tu mówimy o drodze życia. Czyli o tej najważniejszej wibracji, będącej sumą cyfry urodzenia miesiąca, roku i dnia, wszystko razem do kupy. To jest ta nasza droga życia. I tu mówimy o tych drogach i sprawdzamy te osoby pod punktem drogi życia. Więc ta 4 z 8 i z 2 się dobrze dowygadują, ponieważ wszystko dla nich istotne jest materia. W związku z czym one są w stanie stworzyć fajny dom, są w stanie wspólnie, uczciwie pracować na ten dom, są w stanie po prostu... to samo jest dla nich ważne. To jest istotne, że to samo jest dla nich ważne. I w związku z czym są w stanie iść nie tylko patrząc na siebie, ale też patrząc czasem w jednym kierunku. W związku z czym jest mniej takich tarci, zgrzytów. Czyli łatwiej. Jest łatwiej, tak. Podobnie jak 2, 4, 8, to podobnie 1, 5 i 7 też w miarę się dogadują. I dogaduje się 3 z 6 i 9, czyli te wielokrotności trójki. 3 z 6 i 9. I generalnie dogadują się też dobrze wszystkie wibracje mistrzowskie między sobą. Czyli 11, 22, 33. Tak. Czasem pojawiają się chyba nawet 44 jeszcze. To są rzadkości naprawdę. 55 nie słyszałem. W związku z czym to 33 jest trochę takich ludzi. 44 jest bardzo rzadkie. 44 to już ma szansę zaistnieć na światowym poziomie. No ale te wibracje mistrzowskie między sobą się dogadują najlepiej. No dobrze, jeszcze ale tak. Podobnie, bo to zresztą to są, zresztą to jest, ale w niektórych aspektach, na przykład 33 można liczyć jako 6, że będzie dobrze z 3 i z 9. Nie, to można to rozpatrywać i w ten sposób. A 1 i 8? Gorzej. Dla 1 ważne będzie ja. To, co ja chcę, to, co jest dla mnie ważne, to ja jestem tu najważniejszy. A 8 chciałaby mieć kontrolę nad swoim życiem. Ona chciałaby kierować swoim życiem. Ona chciałaby mówić, dokąd to jej życie ma pójść. Z 1 u boku, 1, która chce dominować i rządzić, 8 może zatracić trochę to swoje poczucie sprawczości i panowania nad swoim życiem.
W związku z czym jedynka z ósemką, ja mam taką tutaj ściągę, bo to, co powiedziałem o tych wibracjach, które najlepiej się dogadują, to jest tylko taka ogólna wytyczna. Jedynka z ósemką, tu mam w takiej ściądze, że to jest nie najlepiej, ale jeszcze nie tragicznie. Ósemka gorzej się dogaduje właśnie z siódemką i z dziewiątką, czyli to, co mówiliśmy o tych wibracjach następujących po sobie. I ósemka bardzo źle się dogaduje też z trójką. A z jedynką i z piątką dogadują się tak neutralnie. Nie jest to najlepsze, ale może być. No dobrze. Czy, no właśnie, w aspektach rodzinnych, jak tutaj to wygląda głębiej? Łączenie się. No to jest ważne, bo na przykład nasze dzieci mogą mieć zupełnie inne wibracje od nas. No, tak. I mogą być, zwłaszcza tutaj dla dzieci, najważniejsza chyba moim zdaniem jest dzień urodzenia. Tak jak dla dorosłych jest najważniejsza ta droga życia, to zazwyczaj, tak jak mówiliśmy, ona się manifestuje gdzieś koło drugiej połowy życia. W związku z czym dzieci już się do tego oczywiście przygotowują, ale ważniejszy jest dla nich dzień urodzenia. On mówi... Czemu? No właśnie. Dzień urodzenia mówi o naszych ostatnich istotnych wcieleniach. Co robiliśmy ostatnio, w związku z czym dzieci tak jakby jeszcze wchodzą w to życie z bagażem tego, co było wcześniej, nie? W związku z czym lubią jeszcze pociągnąć trochę, porobić to, co robiły wcześniej. Dzieci, czyli mniej więcej to jest jaki wiek? No... Do którego roku? To ciężko powiedzieć. To zależy, jak to szybko dojrzewa. Do takiego pełnego dojrzewania, ale nie tylko w sensie dojrzewania płciowego, tylko że po prostu, jeżeli możemy o kimś powiedzieć, że jest dorosły, to możemy mówić, że ważniejsza jest jego droga życia. Bo czasem zdarzają się sytuacje, kiedy no, ludzie dorośli zachowują się jeszcze jak dzieci. No tak, ale... A czasem są dzieci, które już zachowują się jak dorośli. No tak, ale no jeżeli, ale taka umowne, bo to może być 30 lat, rzadko kiedy to jest wcześniej. No może być koło 30, koło 40. Czyli przed 30, załóżmy, przed 40, to ten dzień jednak jest dużo bardziej istotny? Tak, ten dzień bywa ważny. Ten dzień bywa ważny, tak. A im dziecko młodsze, tym ważniejszy. I tak jakby to się później stopniowo przesuwa ciężar gatunkowy w kierunku drogi życia. Że ten dzień jest najważniejszy na początku, a później tam koło tej, powiedzmy, 30 już jest zdecydowanie najważniejszy. A wszędzie po środku to jest gdzieś po środku, nie? Im bliżej późniejszego okresu, tym ważniejsza jest droga życia. Im bliżej tego wcześniejszego okresu, tym ważniejszy jest dzień urodzenia. No dobrze. I ważne jest, żeby wiedzieć, niekoniecznie musimy sobie liczyć numerologicznie wszystkich naszych krewnych i tak dalej, chociaż możemy tak zrobić oczywiście. Od razu sprawdzać, kto z kim co, i tak dalej. Tak, kto z kim jak, dokładnie. Ale ważne jest, żebyśmy mieli tę świadomość, że oni wszyscy mogą mieć inne wibracje niż my, inną drogę życia, ten bagaż doświadczeń z poprzednich wcieleń. I że coś, co dla nas jest oczywiste, wcale nie musi być oczywiste dla nich. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby o tym pamiętać. Że coś, co dla nas jest proste. No, takie po prostu. Tak po prostu i tak musi być. I jak ten frajer, ten mój partner, ten głupi, ten po prostu najgorszy, jak on może tego nie wiedzieć? Ale jeśli najgorszy, to co z nim być? No tak, ale tak niektóre kobiety mówią. I dlaczego, jak on może tego nie wiedzieć? On tego nie wie, ale może wie coś innego, bo jednak z jakiejś przyczyny z nim jest, nie? Więc może to jest trochę co innego, nie? A ma to coś wspólnego na przykład z karmą? Numerologia ma dużo wspólnego z karmą. Ale w sensie wyłączenie się związków? Pewnie, jasne. My często sobie w poprzednich wcieleniach różne rzeczy obiecaliśmy na przykład, nie? Jakąś dozgonną miłość albo inne różnego rodzaju, różne rzeczy sobie potrafiliśmy obiecywać i często trzymamy się tych obietnic, głęboko nieświadomie oczywiście, nawet mimo, że one nie są już dla nas dobre, nie? No i co wtedy? I nawiązujemy związki takie, że tak powiem, bo sobie obiecaliśmy, że sobie coś spełnimy tutaj. Tak. I co? I potem mogą być takie sytuacje, że na przykład sobie też ustaliliśmy, że w tym życiu się, nie wiem, rozstajemy albo coś jeszcze innego? Pewnie. Czy Pewnie. To wszystko jest kwestia karmiczna? Myślę, że w dużej mierze. W dużej mierze.
Z tego, co niektórzy mistrzowie duchowi mówią, to większość naszych osób najbliższych, którym jesteśmy otoczeni w najbliższym tym kręgu życia, to są osoby, które się przewijają od wielu wcieleń. Że my jesteśmy ciągle w jednym towarzystwie. Bo tak lubimy. Towarzystwie dusz. Tak, tak. Więc to poza tym, no to jest też logiczne, jeżeli mamy z kimś mocniejsze powiązania karmiczne, to też zwykle mocniejsze emocjonalne i wyłapiemy go w tłumie innych. To tak jak kobieta, która miała jednego męża alkoholika i zamieniła go na drugiego męża alkoholika. No. Po prostu ona szuka swojego wzorca, nie? A jak to się ma w zasadzie do tych wzorców właśnie, bo często kobiety szukają podobnego do swojego ojca. Tak, może tak być, jasne. Więc to może się jakoś wszystko ze sobą zazębiać. Jasne. Tak, bo karma nie wyklucza zdrowego rozsądku. Także, prawda, albo emocji, albo innych rzeczy. Zazwyczaj karma właśnie warunkuje ten nasz sposób rozumowania i nasz sposób odczuwania. W związku z czym to wszystko idzie w parze. Czyli znowu, żeby tego drugiego męża, nie mieć alkoholika, to sobie, coś w sobie trzeba przepracować w tym oczywiście. Momencie, żeby ten inny był inny. Tak, oczywiście. Czy coś jeszcze warte jest takiej uważności, wiedzy, no właśnie, a propos łączenia się tych związków, warto byłoby wiedzieć? Myślę, czy też dzieci? Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zapamiętać te i policzyć sobie po prostu drogę życia swoją, partnera albo potencjalnego partnera i zobaczyć, jak to współgra. Ten 1 plus 5 plus 7, te 3 dosyć dobrze ze sobą, dwójka, czwórka, ósemka, te 3 też dosyć dobrze ze sobą i trójka, szóstka, dziewiątka, te 3 też dosyć dobrze ze sobą, najlepiej w zasadzie, nie dosyć dobrze, najlepiej, no i wszystkie mistrzowskie między sobą, nie? Więc to są ważne rzeczy, żeby sobie zobaczyć chociaż, czego się spodziewać, nie? Nie, nie chodzi o to, żeby się programować jakoś na przyszłość, ale... Właśnie, żeby też jakby uniknąć tego takiego schematu tak. Szufladkowania, że to jest tak. To, to ma być bo tak tak jak koniecznie. Mówię, związek z kimś, jeżeli jesteśmy na przykład piątką, związek z kimś, kto jest czwórką albo szóstką, czyli te tak jakby piątka w tym związku może generalnie to jest jako niekorzystny uważany, ale może akurat to będzie atrakcyjne, może tam coś się będzie działo, może będzie wojna, może będzie jakaś... coś może się dziać, w związku z czym nawet te wibracje pozornie niekorzystne ze sobą może też mają jakiś cel w naszym życiu i coś mają nas nauczyć, więc to nie jest powiedziane, żeby w takie związki nie wchodzić, to daleki jestem od tego. Czyli można powiedzieć, że związki, jakie się pojawiają, to są gdzieś jakoś tam wcześniej ukartowane? Czy to jest, jak to może wygląda? Tak być. Może tak być. Niektórzy twierdzą, że przychodząc już tutaj na Ziemię, rodząc się, już z góry mamy zaplanowane, czego chcemy doświadczyć i tak jakby i to tylko doświadczamy. I że to, że ta cała wolna wola i gadka o tej wolnej woli jest trochę... A jak z tą miłością w takim trochę razie? Trochę iluzją. A jak z tą miłością? No bo skoro już to wcześniej gdzieś było ukartowane, no to jak to jest tą miłością? No, jeżeli kogoś kochamy od zawsze, no to kochamy go od zawsze, nie? Kochamy go jeszcze zanim był czas. I w związku z czym to są osoby, które często... To jest ta miłość, to może być ta miłość od pierwszego wejrzenia, że osoby po prostu pasują do siebie i czy pasują albo... Może pasują, to nie jest najlepsze słowo. Po prostu się kochają. To miłość jest jak najbardziej. Nieproste rzeczy. Proszę pana. Opowiada pan o rzeczach, które rzeczywiście są ważne, są pomocne w życiu codziennym, ale i również w życiu układania sobie, powiedzmy, tej ścieżki życiowej i tych naszych i sprawdzania, czy to jest zgodne z nami, nasze działania, czy te cele, które sobie wyznaczyliśmy. Mhm. Jest nam to wszystko po drodze i czy nam będzie prościej, czy jednak tutaj potrzebujemy jeszcze jakiegoś wsparcia, może zaniechania danych czynności. Tak.
skąd się biorą burze w związku, albo wręcz jest namiętność. Więc to rzeczywiście jest bardzo istotne i bardzo pomocne w życiu. Warto się z tym zaznajomić i zobaczyć, wyliczyć, nawet sobie samemu wyliczyć i zobaczyć, czy to, co powiedział Pan Wojciech w dniu dzisiejszym, się Tak, czy zgadza, ma to jakiś sens, prawda? tak, czy się zgadza w stosunku do naszego życia. Ja to już sobie policzyłam i wiem, że tak. W moim przypadku, ale zachęcam do każdego z Państwa do tego, żeby rzeczywiście zobaczyć na swoim własnym przykładzie, jak to się ma, jak to się ma do całości i ewentualnie zweryfikować swoje życie, zobaczyć i podsumować. Bardzo dziękuję, panie Wojciechu, za dzisiejsze spotkanie, za Dziękuję bardzo. rozmowę, za rozświetlenie tej jakże ważnej w życiu dziedziny, jaką jest numerologia. To było dla mnie bardzo odkrywcze, jak się spotkałam pierwszy raz z numerologią i dowiedziałam się bardzo ciekawych rzeczy. Było takie wow! Dla mnie takie potwierdzenie tego, co już w zasadzie wypracowałam, czego doświadczyłam i już kiedy wiedziałam, dokąd zmierzam. To było tylko takie dla mnie potwierdzenie, że rzeczywiście bez żadnego programowania się wcześniej to jest tak, jak jest. No, tak. To często wiele osób, to z czego dowiaduje się z numerologii, one już to przeczuwają. Tak. One gdzieś to wiedzą podskórnie, ale często to nie jest tak wprost nazwane. W związku z czym ta numerologia może pomóc też pogłębić naszą świadomość, bo nawet jak my coś już wiemy, ale tego jeszcze do końca nie nazwaliśmy, nie określiliśmy, nie widzimy tak jeszcze w pełni, to może pomóc, nie? To może pomóc nam trochę więcej to wyklarować sobie, wyjaśnić troszkę. I tym miłym akcentem jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję również za uwagę i do zobaczenia w następnym programie. Do widzenia.